zobacz, poczuj lub usłysz wodospad widziany w pięknym słońcu, lśniące krople wody, odbijające promienie słoneczne. Wodospad, który ma jakości, które sam mu nadajesz. Jakości zmycia z ciebie, z twojej przestrzeni, wszystkiego, co było dotąd twoim obciążeniem, co tworzyło trudności, co utrudniało twoje możliwości. Stoisz na brzegu. Jezioro wokół wodospadu ma taką wielkość, jaka ci najbardziej odpowiada. Wielkość, w której czujesz się zupełnie bezpiecznie i spokojnie. Ma też głębokość taką, jaka ci odpowiada. Zdecyduj, co jest dla ciebie najlepsze. I tak jest. Stojąc jeszcze na brzegu, wyraź intencję, od czego chcesz się uwolnić. Może to być jakaś jedna konkretna rzecz, która pojawiła się w twoim życiu i jest dla ciebie trudna. Może być to wielość rzeczy, od których już jesteś gotów się uwolnić. Może być to także uwolnienie od tego, co utrudniało ci dotąd podejmowanie dobrych decyzji, przejawienie pełni swojej odwagi, uwolnienie od tego, co utrudniało ci rozpoznanie swojej wewnętrznej mocy, uwolnienie od tego, co przeszkadzało ci dotąd, by kochać z pełną mocą siebie samego i wszystko wokół. Może być to również uwolnienie od utrudnień i obciążeń, których nawet nie jesteś w stanie zdefiniować, ale czujesz, że są. Decyzja o uwolnieniu od wszystkiego, co dotąd utrudniało ci poznawanie siebie, cenienie siebie. Uwolnienie od tego, co utrudniało ci życie w świadomości bycia wyjątkową istotą, tak wyjątkową jak wszyscy inni. Wyjątkową na ten jedyny sposób. Decyzja o uwolnieniu się od wszystkiego, co utrudnia, przeszkadza, spowalnia, jest też decyzją o gotowości na przyjęcie całego dobra, jakie możesz doświadczyć, jeśli jesteś gotów, jeśli zdecydowałeś, od czego chcesz się uwolnić. Wejdź teraz powoli i delikatnie do jeziora, które ma tą moc, bo sam mu ją nadałeś. Poczuj niezwykłą wodę, poczuj jej temperaturę, odpowiednią dla ciebie, taką jak lubisz, taką w jakiej czujesz się dobrze, taką, jaka w tej chwili jest najbardziej odpowiednia dla ciebie i dla tego doświadczenia. Powoli zbliżaj się do wodospadu, który jest przed tobą. Oddychaj. Podjąłeś decyzję, od czego się uwolnić. I teraz to się dokonuje. Jesteś gotów. Zauważyłaś to, od czego chcesz się uwolnić. Wybrałeś to, od czego chcesz się uwolnić. Jesteś gotów. Zrób kolejny krok i stań pod wodospadem. Wodospadem, który ma moc uwolnienia ciebie. Poczuj siłę wodospadu. Poczuj jego działanie.
poczuj, jak woda dociera we wszystkie miejsca, które wymagały uwolnienia. Poczuj, jak odchodzi wszystko, co ci dotąd przeszkadzało. Bądź w tym doświadczeniu tak długo, aż poczujesz, że dokonało się. Kiedy poczujesz, uznasz lub usłyszysz, że jesteś w pełni uwolniony od wszystkich utrudnień, od niesłużących ci energii, od wszystkiego, co blokowało przejawienie tego, kim jesteś, pozwól, by wodospad, który dotąd był wodospadem mającym moc oczyszczania, zamienił się w wodospad światła. Zobacz, poczuj lub wyobraź sobie, że stoisz w wodospadzie światła. To twoje światło, to twój blask jest lśniący, jest złoty. Może zmieniać swoje kolory, tak jak tego teraz potrzebujesz, tak jak jest to dla ciebie najlepsze. Poczuj, jak doświadczasz swojego wewnętrznego światła. Twoje wewnętrzne światło, mające najwyższą częstotliwość, będące wibracją miłości i doskonałości, wypełnia teraz każde miejsce w tobie, w twojej przestrzeni energetycznej, które dotąd było zajęte przez wszelkie utrudnienia. Teraz te wszystkie miejsca wypełniają się twoim wewnętrznym światłem, najdoskonalszym, najpiękniejszym, najwyższą emanacją istnienia. Kiedy to się dokonało, następuje wypełnienie całej twojej przestrzeni, całej twojej istoty, twoim osobistym światłem, wibracją miłości, doskonałości, piękna, mocy przejawienia. Skieruj uwagę na swoje serce. Twoje serce, wypełnione twoim wewnętrznym światłem, jest gotowe kochać. Teraz zwróć uwagę na swoje ośrodki energetyczne i zobacz, jak dzięki twojemu wewnętrznemu światłu emanują najczystszą, najbardziej odpowiednią dla ciebie wibracją, czystymi kolorami i doskonale zasilają twoją przestrzeń energetyczną. A teraz zwróć uwagę na swoją tarczycę. Na poziomie subtelnym mają każdy, zarządza twoim systemem w sposób doskonały. A teraz przekieruj swoją uwagę na swoje półkule mózgowe. Zobacz prawą półkulę i lewą. Lewą i prawą. Zobacz potencjał swojego oświeconego umysłu. Zobacz, jak twoje półkule mózgowe emanują światłem, złotym światłem. Zobacz doskonałą komunikację pomiędzy nimi, doskonałą współpracę. Zobacz swój oświecony umysł. Wodospad światła, w którym stoisz, wypełnia całkowicie twoją przestrzeń, ciebie na planie fizycznym, twoje ciało emocjonalne, twoje ciało mentalne, twoje ciało duchowe. Dla najwyższego dobra osobistego, dla najwyższego dobra osób ci bliskich, dla najwyższego dobra społeczności, w której jesteś, dla najwyższego dobra
Twojego kraju, dla najwyższego dobra wszystkich ludzi, dla najwyższego dobra planety Ziemi, dla najwyższego dobra Układu Słonecznego, dla najwyższego dobra galaktyki, dla najwyższego dobra Wszechświata, dla najwyższego dobra wszystkich wszechświatów, dla najwyższego dobra całego istnienia. Pozostań w swoich odczuciach, pozostań w swojej mocy, pozostań w troskliwej miłości do siebie samego tak długo, jak zechcesz. I wiedz, że kiedy poczujesz taką potrzebę, możesz wracać do swojego wodospadu, wracać, by korzystać z mocy i możliwości, które sam mu nadałeś. Kocham Cię, widzę Cię, wierzę w Ciebie.